Co do polskiej roli tutaj w Radzie Europy, Polska przyjęła absolutnie rolę lidera w tej sprawie. Państwa unijne konsultują z nami. Nie tylko nasza bliskość geograficzna, ale nasza wiedza ekspercka. Jesteśmy codziennie, prawie z godziny na godzinę w kontakcie z Departamentem Wschodnim w ministerstwie. Także państwa, które może mniej znają problematykę Ukrainy, a szczególnie powiedzmy takie już południowi nasi sąsiedzi, jakieś Włosi, Maltańczycy, naprawdę czasami nie wiedzą o co chodzi. Ukraińcy też bardzo mocno polegają na naszym wsparciu. Ja jestem po rozmowie sprzed godziny z panem ambasadorem. W chwili obecnej mój zastępca rozmawia ze zastępcą ambasadora Ukrainy. Dzisiaj w sprawie Ukrainy odbyłam rozmowy z przewodniczącym, bo tu są półroczne kadencje. Obecnie przewodnictwo sprawia Austria. Jestem po rozmowie dzisiaj z przewodniczącym Austriakiem, jestem po rozmowie z panią ambasador Francji. Jesteśmy w stałym kontakcie z sekretariatem dyrektora generalnego. No, to jest w każdej chwili, jak może nam przeszkodzić jakiś kolejny telefon w tej sprawie, bo jest bardzo ważne, że tu będzie twarde stanowisko przed referendum niedzielnym. Ale Rada Europy powie, referendum jest nielegalne. I co z tego będzie wynikać? Wie pan, to jest kolejny sygnał. Raczej pytanie jest, jak Rosja uważa, jak daleko może przesuwać granice, ile Europa będzie tolerowała. Oczywiście Rada Europy nie posiada instrumentów sankcji takich, jak posiada Unia Europejska. Natomiast mamy tak, co Brytyjczycy angielskojęzyczni określają soft power. Jednak Rosji zależy na wizerunku, chociaż czasami to jest trudno uwierzyć w ostatnich dniach. Im zależy na obecności tutaj. Warto też wspomnieć, że oprócz tego gremium państw, które są reprezentowane tutaj przez swoich ambasadorów, 4 razy do roku odbywa się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego przy Radzie Europy. Też nie mylić z Parlamentem Europejskim. Przewodniczący naszej delegacji jest Andrzej Halicki. Tak wynika z reprezentacji w Parlamencie Krajowym. Największa delegacja jest platformowa. Mamy tutaj posła Hoffmana, mamy posła Giżyńskiego, mamy posła Iwińskiego, Biedronia, bardzo aktywnego senatora z Platformy, senatora Wacha. Oni się spotkają w pierwszych dniach kwietnia tutaj, ale już mamy sygnały, że będzie wniosek, aby wyrzucić delegację rosyjską ze Zgromadzenia Parlamentarnego. Prawdopodobnie oni sami wcześniej zrezygnują, żeby oszczędzić sobie tego wstydu, ale to nie oznacza, że nie siedzą przy stole z nami jako ambasadorzy, jako ministrowie. Oczywiście moglibyśmy się zastanowić, czy wyrzucić w ogóle Rosję z Rady Europy. Ale trzeba pamiętać, że w tym momencie pozbywamy obywateli Federacji Rosyjskiej ochrony Strasburskiego Trybunału i ochrony konwencji. I musimy być bardzo ostrożni, bo nie chcemy zrobić na złość przeciętnemu obywatelowi Rosji. Natomiast taki mocny sygnał, że te zachowania nie będą tolerowane na Zgromadzeniu Parlamentarnym, to jest kwestia najbliższych dni i myślę, że nie będziemy już widzieli rosyjskiej delegacji w Strasburgu, parlamentarnej delegacji w kwietniu. Bo co w języku dyplomatycznym oznacza złamanie traktatu międzynarodowego, czyli myślę o porozumieniach z Budapesztu z 1994 roku. Tak, ale również oni dla nas przede wszystkim, my się odnosimy do własnego statutu, do własnych zobowiązań. I nie ma żadnych wątpliwości, że artykuł 3 naszego statutu Rady Europy został złamany. To oprócz tego zobowiązania Rosji, która złożyła pewne deklaracje, że będzie rozwiązywała konflikty drogą pokojową w momencie, kiedy przystąpywali do Rady Europy, też zostały złamane. Także my nie odnosimy się do dokumentów ONZ-u czy ustaleń.
Oni pogwałcili cały szereg umów z tą organizacją. I no jak brzmi ten artykuł trzeci? Artykuł trzeci jest dosyć szeroki, ale w dużej mierze to jest zobowiązanie do przestrzegania zasad tej organizacji, która jest oparta na trzech podstawowych filarach, mianowicie demokracji, prawa człowieka i praworządność. Na pewno ambasador rosyjski, nie wiem, tak przypuszczam, bo nie uczestniczyłem w negocjacjach, ale mówi tak. Myślę, że tak mówi. Janukowicz nadal jest prezydentem Ukrainy, bo takie jest stanowisko Rosji. Tak. I co? Jaka jest odpowiedź? Dla nas władza, z którą my mamy w tej chwili kontakt, jest demokratycznie wybrany parlament. I to jest dla nas władza. Powiedzą Rosjanie i tak mówią pewno. Ale Janukowicz został wybrany w wyborach bezpośrednich przez Ukraińców. Wie pan, no my wysłuchujemy oczywiście zawsze z wielkim zainteresowaniem to, co mówi przedstawiciel Federacji Rosyjskiej. Natomiast bardzo dziwna i pokrętna jest logika, no bo jak pan redaktor sobie może wyobrazić, w czwartek przyjmujemy decyzję i to z takim otwartym i deklarowanym poparciem Rosji co do suwerenności i integralności. W sobotę są już ruchy, żeby mobilizować wojska, a w poniedziałek spotykamy się w kolejnym nadzwyczajnym spotkaniu, na którym ambasador Rosji potwierdza, że on najbardziej jest nadal za integralnością i suwerennością. Ja powiem panu, że wiele lat temu studiowałam filozofię, w tym logikę, nie byłam w stanie rozstrzygnąć procesów tego argumentu ambasadora Rosji. Ale też pewno pani czytała wiele książek na temat takiej podwójnej dyplomacji radzieckiej, bo przecież z tego była słynna dyplomacja. Ambasador był kim innym niż ten, który rządził ambasadą, tak? No tutaj nie wnikam, kto naprawdę rządzi. Mam wrażenie, że jednak ambasador tutaj w Strasburgu ma dużo do powiedzenia, ale wypowiedź ambasadora w Strasburgu czy ambasadora Federacji Rosyjskiej w ONZ-cie naprawdę nie różnią się zasadniczo w treści. Instrukcja jest wysłana z Moskwy i to recytuję. Ale co to oznacza? Ten premier Krymu, który nie jest akceptowany przez wspólnotę międzynarodową, mówi tak, 3 miesiące po referendum, które prawdopodobnie będzie rozstrzygnięte na korzyść Federacji Rosyjskiej, wprowadzam inną walutę, tak? Wprowadzam rubla, nie będzie już hrywny, będzie rubel. I jak wspólnota międzynarodowa ma żyć z takim faktem, w którym jakby większa część świata mówi, to jest inaczej, a Rosja, która de facto będzie rządzić na Krymie, będzie mówiła, ale nie, jest tak, jak my chcemy. To jest polityka siły, a nie polityka słów i symboli. Jeszcze nie mieliśmy możliwości odnieść się do ostatnich wypowiedzi premiera Krymu, dlatego że ostatni raz spotkaliśmy się w ubiegłą środę, a sytuacja się bardzo szybko rozwija. Wie pan, no nie ma takiej możliwości oderwać się od Ukrainy, od państwa, gdzie są ustalone granice i zadeklarować niepodległość na podstawie referendum, które jest nielegalne, nie ma żadnych podstaw w prawie międzynarodowym. Po prostu zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała. Musimy też, panie redaktorze, mieć świadomość, że Rada Europy sama te problemy ukraińsko-rosyjskie nie rozwiąże. My mamy pewien pakiet instrumentów na dłuższą metę, o tym, co mówiłam na początku naszej rozmowy. Mamy Komisję Wenecką, jest to eksperckie ciało, wiceprzewodnicząca tego ciała to jest była pani premier Hanna Suchocka. Ona prawdopodobnie będzie specjalnym wysłannikiem Komisji Weneckiej na Ukrainę. To ciało będzie doradzało w tworzeniu nowego prawa wyborczego, nowej konstytucji. Do tego mamy instrumenty. Rosja, Ukraina są członkami konwencji przeciwko korupcji, przeciwko praniu brudnych pieniędzy. Mamy różne takie instrumenty, które na dłuższą metę będziemy mogli wspierać proces sensownych reform na Ukrainie, dlatego że czasami ja się osobiście obawiam, że w pewnym momencie ten kurz troszeczkę opadnie, nie wiem jeszcze jaki będzie finał i powiedzmy media i świat skupi się na innych problemach, a Ukraina jest projekt na wiele, wiele lat. To jest państwo, które będzie potrzebowało naszej stałej pomocy. I tu Rada Europy ma ważne instrumenty, ale my jesteśmy jedną kosteczką w szerszej mozaice.
I dlatego nasz bliski kontakt z Unią, z OBWE, z ONZ-em, to się wszystko składa na jakąś całość. To, co możemy zrobić w Strasburgu, możemy maksymalnie wykorzystać te instrumenty, a jako Polska cały czas nagłaśniać problem ukraiński i utrzymywać go na wysokim poziomie świadomości tutaj pozostałych 46 państw. Jeszcze raz powiedzmy, nad jaką decyzją teraz pracuje Rada Europy? Za chwileczkę powinniśmy uzyskać projekt decyzji na jutrzejszy dzień. Myślę, że przede wszystkim będziemy się odnosili do tego referendum. Musimy dać jeszcze raz przed niedzielą bardzo mocny sygnał, że społeczność międzynarodowa nie zaakceptuje wyników tego referendum w taki sposób zorganizowanego.